Meghan jeszcze nie urodziła, tak twierdzi były sekretarz królewskiej rodziny. W Wielkiej Brytanii aż huczy od plotek. Meghan i Harry chcą utrzymać fakt narodzin dziecka w tajemnicy przez kilka dni, taką informację podał w ubiegłym tygodniu Pałac Buckingham. Zaraz potem w sieci zawrzało od plotek. Czy to możliwe, że Meghan już urodziła i niebawem zostaniemy o tym poinformowani? The Carpenter, były sekretarz rodziny królewskiej, uważa, że to niemożliwe, te plotki to młyn na wodę, powiedział. Jeżeli wierzycie plotkom, uwierzycie we wszystko, kontynuował Carpenter, o narodzinach dziecka dowiemy się w odpowiednim czasie. Harry i Meghan jasno dali do zrozumienia, że poród będzie prywatny. Zobacz także, Meghan Markle szykuje się do porodu, atmosfera wokół księżnej zmienia się na lepsze, sekretarz zapewnił, że nie będzie żadnych informacji przed porodem, a o narodzinach dowiemy się dopiero wtedy, gdy rodzice nacieszą się swoją pociechą. Narodziny nastąpią, jak ogłoszono, pod koniec kwietnia lub z początkiem maja, a do tego czasu musimy się wstrzymać. Jeszcze niedawno wszyscy liczyli na to, że kilka godzin po porodzie Meghan stanie na schodach szpitala z nowonarodzonym dzieckiem i pokaże je tłumom. Ale nic z tego. Nawet pałac nie podał informacji o nowym Royal Baby wcześniej niż dwa dni po jego narodzinach. Ta informacja zaskoczyła wszystkich. Do tej pory pałac informował o wszystkich porodach Kate.